Na tym kanale przerobiłem już całą masę akcesoriów. Pokrowce, pady, kable, wszystko. Ale nie miałem do tej pory dobrych zamienników dla Joy-Conów od Nintendo. No bo jak doskonale pewnie sami wiecie, te Joy-Cony potrafią być wadliwe, delikatnie mówiąc. Jeśli wy mieliście jakieś problemy z Joy-Conami, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, co to było, bo niektórzy narzekają na dryfujące analogi, inni z kolei na szynę. Ale przechodząc do sedna, słuchajcie. Brakowało mi takich Joy-Conów third party, które miałyby i wsparcie dla żyroskopu, i łączność bezprzewodową, i na dodatek miałyby wibracje. No, był problem z tym, był naprawdę z tym duży problem, ale w końcu wygląda na to, że się udało. Nie mają co prawda NFC, ale są. I są to Joy-Cony od polskiej firmy Cobra. Więc nie dość, że polskie, to przekonajmy się, czy dobre. Joy-Cony od Cobry są ciekawe, tak mogę to powiedzieć na początku. Ciekawe, ponieważ mają wibracje, mają łączność bezprzewodową, więc możecie grać nimi, jak konsola jest zadokowana albo stoi sobie w trybie tabletop. Mają także wsparcie dla żyroskopu, więc wszystkie gry wykorzystujące ruch będą działały. I do tego kosztują 199 zł. No i gdzie jest haczyk w tym wszystkim? Jest mi trudno określić na tę porę tak naprawdę, gdzie może być haczyk, ponieważ te Joy-Cony są mega wygodne. To są najwygodniejsze Joy-Cony, jakie testowałem. Mimo że na początku wyglądają jak coś z Wisha, to mimo tego, koniec końców, to są naprawdę jedne z lepszych Joy-Conów, jakie miałem okazję trzymać w rękach. A trochę tego miałem już. I mają zwykłego krzyżaka, mają przycisk share, mają inne trochę analogi, które moim zdaniem są wygodniejsze, chociaż prawa gałka jest trochę za wysoko. Mają kwadratowe przyciski, tutaj jest taka mała zmiana z okrągłych tych ze zwykłych switchów, to znaczy ze zwykłych Joy-Conów, na takie kwadratowe, które są i tak wygodne. Mamy przycisk memory, który pozwala nam fizycznie mapować przyciski. Tutaj znajduje się przycisk memory i tutaj na każdym z Joy-Conów jest osobny, więc możecie sobie zmapować dowolny przycisk na padzie pod każdy inny. Mega praktyczne. I mamy funkcję rapid fire, która nie tylko w strzelankach się przydaje. Pozwala nam to na, tak jak normalnie jedna funkcja wymagałaby naciskania, maszowania przycisku, tak możemy ustawić sobie, że teraz automatycznie naciśnięcie samo tego przycisku to będzie ciągłe wciskanie. A można też ustawić tak, że przycisk będzie ciągle wciśnięty. Nie znalazłem jeszcze zastosowania dla tego drugiego rozwiązania, ale na pewno wy coś znajdziecie. Zastanawiam się, co jeszcze jest takiego, co mogłoby się okazać takim haczykiem, ale trudno jest się do czegokolwiek tutaj doczepić, może poza samym plastikiem, który już trochę wygląda na sfatygowany, a używam ich może, nie wiem, z miesiąc, jakoś tak, ale nie miałem problemów z analogami. Konsolę jestem w stanie wybudzić za pomocą tych Joy-Conów, co też się nie zawsze zdarza. Mamy zwykły krzyżak, to też chyba wspominałem. Na dodatek, Joy-Cony można ładować z konsoli, wpinając je tak jak zwykłe Joy-Cony, możecie sobie je podładować i jest wszystko git. No ale co jak macie na przykład Switcha Lite i chcecie sobie po prostu pograć tak na zewnętrznym kontrolerze, bo dostajecie w zestawie jeszcze taki fajny grip, który zamienia te Joy-Cony w takiego trochę pada od Xboxa. Pokażę wam, jak to wygląda. O, proszę bardzo, i mamy taki wygodny padzik. Jest naprawdę spoko, jest naprawdę zaskakująco spoko. I oczywiście wszystko działa bezprzewodowo. No i co, ale dobra, macie Switcha Lite. No i jak w tym momencie ładować takie kontrolery? No przecież nie będziecie kupować stacji dokującej za kosmiczne pieniądze. Jest rozwiązanie na to. Otóż, obydwa kontrolery są wyposażone w gniazda USB typu C. Więc możecie po zakończonej rozgrywce wziąć taki kabel, wpinacie, no jako że to USB-C typu C to jest wygodne, plus macie, każdy posiadacz Switcha ma taki kabel, wpinacie i ładujecie. Spoko rozwiązanie, na początku myślałem, że mnie będzie irytować fakt tego tutaj wejścia, ale nie, po pewnym czasie się przyzwyczaiłem, po prostu zacząłem trzymać tutaj palce, tak, że jest mi teraz wygodniej trzymać. I, no i generalnie te Joy-Cony są wykonane po prostu moim zdaniem dużo wygodniej od zwykłych, ze względu właśnie na te wybrzuszenia, które widzicie. Dzięki temu mam wrażenie, jakbym trzymał taką naprawdę super wygodną konsolę, a przy zwykłych Joy-Conach zwyczajnie już się zaczynałem męczyć po jakimś czasie. Przez to, że one są płaskie, to, no zresztą doskonale wiecie, jak wyglądają zwykłe Joy-Cony, one są płaściutkie.
Więc trzymanie konsoli, która ma takie płaskie powierzchnie po bokach, jest po dłuższym czasie średnio wygodne dla mnie. Pamiętajcie, żeby zaraz tu nie zjawili mi się wojownicy o płaskie Joy-Cony mówiący, że im jest wygodnie. Nie, mi jest po prostu wygodniej, jakbym trzymał pada. To mi przypomina wszystkie te gripy, tylko że tutaj bez gripa oczywiście możemy mieć taki efekt. I wydaje mi się, że jedynym takim minusem, takim problemem w zasadzie jest fakt, że przez swoje rozmiary będzie trochę trudniej znaleźć pokrowiec do nich i nie zdziwiłbym się w sumie, jakby trzeba było je nosić oddzielnie, bo one są dosyć spore. Względem oryginalnych są dużo większe, więc tu może zabraknąć nam po prostu powierzchni w pokrowcu. Także miejcie to na uwadze. Patrzę jeszcze, co producent na tym swoim tragicznym opakowaniu, bo pudełko jest przetragiczne, jest przebrzydkie, jest bazarowe strasznie. Natomiast niech Was pudełko nie zmyli. Nie oceniajcie książki po okładce. Kontrolery są naprawdę spoko. Uważam, że za 900 zł, nie wiem skąd mi się wzięło te 900 zł. Uważam, że za 199 zł to jest spoko deal. To jest spoko deal. Póki co nie wiem jeszcze, jak jest z wytrzymałością. Tak jak mówię, gram miesiąc i nie mam problemów, ale różnie to może być po 3 miesiącach. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie jestem bardzo zadowolony. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj, ale nie. Wszystko, co było, powiedziałem. Funkcja makro, turbo, tak, bezprzewodowe. Jedyne, czego mi brakuje w tych kontrolerach, bardzo, bardzo mi brakuje, to są dodatkowe przyciski. I nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, bo zawsze byłem tym, który się zastanawiał, ale po co te dodatkowe przyciski w padach? I teraz wiem, bo odkąd gram na padzie od PowerAid na Xboxie, to nie wyobrażam już sobie grania w cokolwiek, na jakimkolwiek padzie bez dodatkowych przycisków. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że no tutaj jak strzelacie, to naturalne, że palce trzymacie te tutaj, one są nieużywane. Możecie sobie dalej celować i strzelać i w międzyczasie tutaj naciskać na bampery. Ja przepisałem sobie bampery na przyciski tutaj. Mega sprawa, super ułatwienie i teraz łapię się na tym, że na jakimkolwiek padzie gram, to próbuję znaleźć te przyciski z tyłu. Tego mi brakuje, mam nadzieję, że następna wersja tych Joy-Conów będzie miała dodatkowe przyciski. I może to USB-C w lepszym miejscu. Tak jak mówię, mi nie przeszkadza, ale jestem pewien, że znajdą się osoby, którym to będzie przeszkadzało, ta lokacja, to umiejscowienie tego wejścia. Generalnie bateria 300 mAh w każdym z Joy-Conów. Trudno jest mi się odnieść, na ile to tak naprawdę starcza, bo ani razu nie udało mi się ich rozładować. Więc tak naprawdę, póki gracie bezprzewodowo, czy gracie właśnie w handheldzie, powinno być wszystko git i raczej nie zobaczycie ekranu, że się rozładowały. Słowem jeszcze o wibracji, bo ta jest taka sobie, znaczy taka sobie, no te pady, te Joy-Cony nie mają HD Rumble, bo nie mogą mieć. Mają wibrację zwykłą i tutaj widać właśnie, jak gry, które są przystosowane pod HD Rumble, zupełnie nie potrafią, bo nie były pod to stworzone, poradzić sobie ze zwykłą wibracją. I no po prostu te silniczki czasami jakbym je zażynał. To straszny dźwięk, straszne odczucie. Fajnie by było, jakby dało się wyłączyć wibrację. Wiem, że to jest trudne na pewno. Ewentualnie wersja bez wibracji. Ja wiem, że to trochę herezja, bo jednak to się mega przydaje w grach, ale niemniej jednak czasem zastanawiam się, czy nie warto jest porzucić coś średniego kosztem niczego. Ja czasem potrafię być taki zero-jedynkowy i tutaj akurat jest trudno mi się pogodzić z tym, że mamy średnie rozwiązanie. Może wygodniejsze by było po prostu brak tej wibracji, ale to nie wiem. Dajcie znać, co Wy sądzicie w komentarzach o takiej opcji. Macie średnią wibrację, albo dobro, albo zero. Także jestem ciekawy. No i piszcie w komentarzach też, czy mieliście problemy ze swoimi Joy-Conami, czy rozważylibyście zakup takiej kobry. Link do tego przedmiotu jest w opisie. Możecie go kupić z tego linka, tak jak mówiłem, 199 zł. Ja polecam. Ja generalnie polecam, bo na tyle, na ile testowałem, jestem mega zadowolony, bo jest to mega wygodne i zacząłem znowu grać na zwykłym Switchu zamiast na Lite. Po prostu było mi wygodnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu o tych problemach z Joy-Conami, czy materiał Wam się podobał, czy kupilibyście takie Joy-Cony. No i cóż, no kochani,
Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba, nie wiem, cokolwiek tam chcecie. Albo po prostu przyjdźcie na następny film, albo stream w poniedziałek, 19:20. Zależy od tego, jak się dzień ułoży. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus!